Trenerze, może zacznijmy od tego. Dwie różne połowy. I chciałbym zapytać o jakby może kulisy. Co się wydarzyło w szatni w przerwie, że no, na drugą połowę wyszła zupełnie inna bujanka. I chyba taka bujanka, o której trener ostatnio mówił, że to ma być ta bujanka w tych ostatnich 6 meczach, która będzie walczyła tych 18 punktów. To znaczy tak, no może w pierwszej połowie troszeczkę pod wiatr i może też trochę z tego powodu były problemy, ale też nie chciałbym jakoś tak mówić, żeśmy strasznie jakoś słabo grali, tak? Przeciwnik strzelił bramkę z rzutu karnego, do którego mam pewne wątpliwości. Swoje sytuacje gdzieś tam stworzyliśmy, czy była bramka po strzale Marcina, nie wiem, czy był rzut karny na Judaju, też nie chciałbym tego oceniać, ale tak jak gdzieś tam w sumie powiedziałeś, tak? Czyli troszeczkę słabsza, może delikatnie słabsza ta połowa, ale tak jak ten, druga już zdecydowanie lepsza, pełna dominacja i zwycięstwo. Co stało się w przerwie? Na pewno po pierwsze, żeśmy ustalili z zawodnikami, przekazali im, że pewne rzeczy, na które nie mają wpływu, tak? Czyli decyzje sędziowskie, żeby od nich się odcięli i skoncentrowali się na graniu. Fajna zmiana Pawła Jabłońskiego, tak? który gdzieś tą piłkę przytrzymał w linii tam w ofensywie, tak? I tak strzelił też bramkę, tak? Po indywidualnej akcji. Więc tutaj na pewno i na pewno też lepsza gra, więc tyle. No właśnie ta zmiana Pawła, który dał nam wyrównanie, chciałem zapytać, czy to była jakaś, no bo wyszliśmy też bez takiego klasycznego napastnika, można powiedzieć, czy ta zmiana w przerwie to wynikała bardziej, to była bardziej zmiana taktyczna, czy może raczej spowodowana tymi nerwami, ewentualnie, że tym, że Szymon Śmieliński, który zszedł, no tam powiedzmy z żółtą kartką i były powiedzmy wyglądało to tak, że gdzieś tam w perspektywie mógł dostać drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czemu? No, można powiedzieć, że dwutorowo. Po pierwsze, tak, decyzja odnośnie Szymona była taka, że za chwilę może wylecieć, bo my gdzieś tam, mając ławkę koło sędziego bocznego, słyszymy czasami, co sędziowie ze sobą rozmawiają i tu gdzieś było bardzo blisko drugiej żółtej kartki, tak? Szymon też tutaj w narożniku nie zachował się odpowiedzialnie, bo gdzieś tam dał się ponieść emocjom i gdyby sędzia się uparł, też mógł mu już przed przerwą dać tą drugą rzutą, więc tutaj tak, na pewno strach przed tym, że za chwilę możemy grać w osłabieniu. Poza tym nie funkcjonowało to na pozycji numer 9 tak jak powinno funkcjonować, czyli gdzieś tam pomysł z Dawidem Jarczakiem nie był w 100% taki, jakbyśmy chcieli i dlatego zmiana Pawła Jabłońskiego. A dlaczego Pawła Jabłońskiego, a nie innych? Bo gdzieś tam widzieliśmy, że potrzebujemy utrzymania się przy piłce, a ze wszystkich napastników, jaki grają na tej pozycji, Paweł nam to daje najlepiej. Mimo, że też nie jest nominalnym środkowym napastnikiem, ale gdzieś potrafi się utrzymać, potrafi poczekać, aż nasi skrzydłowi się podłączą i umożliwić im podanie do nich na piłkę prostopadłą, tak jak zrobił to przy bramce, tak? Czyli odwrócić się i skoczyć strzałem.